Witam YouTube w pierwszym filmiku z dźwiękiem, jaki zamieszczam na tym niesamowitym serwisie. Chciałem pokazać Wam, jak pokonać marynę, a tak naprawdę zwaną krwawą maryną. Zapomniałem, jak się ona nazywa. Dobra, a więc jak wiecie, maryna nie jest sama, ona ma 199 bodajże 199 piesków strażniczych, które potrafią zadać dość sporo obrażeń naszym łucznikom, dlatego aby tego uniknąć, należy najpierw usunąć te pieski. Jak to zrobić? Wysłać swoich konnych. I teraz pokażę Wam powtórkę z tej potyczki. 200 konnych kontra 199 psów strażniczych plus maryna. Oczywiście konni najpierw zaatakują psy. Psy giną. Okej, teraz giną nasi konni. Jeszcze nie. Okej, zginęli. A więc pierwsza potyczka za nami. Nasza armia przegrała, ale udało nam się zabić wszystkie pieski strażnicze. Dobra. A więc została nam sama maryna do pokonania. Do pokonania maryny dobrą kompozycją jednostek jest najlepiej użycie 100 żołnierzy i 100 łuczników wyborowych. Oczywiście można zrobić to inaczej, jeżeli ktoś ma dostęp do elitarnych żołnierzy albo do kuszników. No ja niestety jeszcze jestem dopiero na 32 poziomie, albo i aż. Także mogłem sobie pozwolić tylko na żołnierzy i łuczników wyborowych. Dobra, a więc 100 żołnierzy i 100 łuczników wyborowych, żeby ją pokonać. I teraz raport z tej potyczki. 100 żołnierzy, 100 łuczników. Pierwsza runda, cała walka zajęła bodajże 8 rund, o ile się nie mylę. Zaraz zobaczymy, jak to przebiegło. Maryna atakuje oczywiście na szczęście naszych żołnierzy, także łucznicy będą mogli ją dość ostro atakować. Maryna dostaje, jak widzicie, łucznicy zadają o wiele większe uszkodzenia marynie niż żołnierze. No, mają trochę oczywiście większą siłę, od 30 do 60, także są skuteczniejsi w walce. Żołnierze są po to, żeby głównie ochraniać łuczników. No i też oczywiście zadają jakieś obrażenia, ale najważniejsi są łucznicy. Najlepiej oczywiście wyborowi. Jesteśmy w drugiej rundzie. Maryna się jeszcze broni. Atak jednostek pierwszego uderzenia. Maryna atakuje. Minus 8 żołnierzy, znowu pada. Za chwilę będziemy na półmetku walki. Trzecia runda. Maryna cały czas dostaje. Niezłe punkty zdrowia, 60 tysięcy i 740. Między 740 a 800 obrażeń. Celność ma dość słabą, 550%. Okej, znowu 9, nie, 8 żołnierzy padło. Teraz atakują moi żołnierze najpierw. Teraz łucznicy. No, jesteśmy już bliżej końca. Runda piąta. Piąta runda. Maryna znowu daje z siebie wszystko. Co ona ma na głowie? Jezus, to jest jakieś frytki. Wygląda jak siana jakieś. Co za baba wstrętna, Jezus Maria. Okej. Okay. Jeszcze trochę. I Maryna padnie. Szósta runda. Atak pierwszej jednostek pierwszego uderzenia. Maryna atakuje na żołdaków. Minus 9 na żołdakach. Marynie została jakaś 1/3 życia. Łucznicy, no widać, że łucznicy zadają zdecydowanie więcej obrażeń niż żołnierze. Także są naprawdę przydatni. Można kombinować z tym ustawieniem. Wiem, że prawdopodobnie 80 żołnierzy wystarczy do osłony. Mi przeżyło 30 paru, także 80 żołnierzy pewnie wystarczy na to, żeby ją pokonać. I 120 łuczników to pójdzie prawdopodobnie szybciej. Może zajmie jedną rundę mniej, 7, 6.
mi zajęło to 8 rund przy takiej kompozycji armii. 100 żołnierzy, przypominam, i 100 łuczników wyborowych. Siódma runda, zbliżamy się do końca, ostatnia runda. Maryna, ostatni atak maryny, minus 8 żołnierzy. Zaraz marynę odwiozą do szpitala. Różnicy. Jest, koniec. Maryna padła. No okej. To by było na tyle. Jeżeli podobało Wam się, to zamieśćcie komentarze. W najbliższym czasie postaram się wrzucić inne filmiki z Settlersów z innymi rozwiązaniami, typu jak polepszyć swoją gospodarkę, jak zarządzać gospodarką i takie, bo różne. Dzięki za oglądanie. Polecam się. Na razie.